jadąc, zadaję sobie pytanie. Zobaczcie, świat się zmienia cały czas, a harcerze trwają od wielu, wielu lat. No, są, można powiedzieć, kultywują tradycje patriotyczne, a to jest bardzo ważne, bo niejednokrotnie te tradycje zanikają. Do Iwony mówię, bo tak sobie pozwolę powiedzieć, ponieważ pochodzi z Popowa Głowieńskiego, myślę, że się nie wypiera tego. I Albert, słuchajcie, oni też. Ile już lat? Oczywiście są jakieś hejty, są lajki, ale oni się tego nie boją, trwają przy swojej tradycji harcerskiej. Dziękuję wam bardzo za to tutaj przy tej szerokiej publiczności. Drodzy harcerze, dla swoich rodziców, dziadków, babć, jesteście największym skarbem. Oni mogą być pewni, że kiedy jadą na obóz biwak z harcerzami, na pewno tam dzieją się tylko dobre rzeczy.